Witam Państwa serdecznie. Podczas dzisiejszych lustracji na plantacji truskawek spotkaliśmy się z Marcinem Żabowskim, firma TNC. Cześć Marcin. Zbyszku. A zatem mając takiego szanownego, szacownego gościa, porozmawiamy sobie o Verimarku. Verimark, produkt, który mamy już na rynku, Marcin. 5 lat, ale testujemy go w truskawce, sprawdzamy od 3. No właśnie, tak. Trzeci sezon. A zatem czas już pewne rzeczy podsumować i czas zapytać plantatorów, jakie są ich spostrzeżenia, bo nie ma nic ciekawszego dla praktyki niż jakie obserwacje płyną bezpośrednio od stosujących. Marcin, z racji tego, że mam Cię tutaj pod ręką, przypomnij może troszkę technicznych rzeczy o Verimarku. Dawka na hektar tego preparatu? 375 ml. Jak słyszycie Państwo, przypominam, to jest naprawdę bardzo mała dawka. Oczywiście mówimy tutaj o podawaniu fertygacji. Pragnę podkreślić, to jest jedyny insektycyd, który podajemy poprzez fertygację bezpośrednio do ryzosfery. W związku z tym, że dawka jest tak mała i w związku z tą techniką aplikacji innowacyjną, wymaga to bardzo dużej precyzji stosowania. O czym jeszcze będziemy dokładnie mówić? Rejestrację póki co Verimarku mamy. Tak, rejestracja dotyczy jednego szkodnika, czyli Verimark możemy stosować na kwieciaka malinowca. Tutaj nie mamy ograniczeń jakichś specjalnie co do terminów miesięcznych. Natomiast wiemy też, że w Verimarku jest substancja Cyazypyr, która jest także w innych produktach i wiemy, że to spektrum na szkodniki jest dużo szersze. Dlatego też, tak jak rozmawialiśmy z Zbyszku, cały czas planujemy poszerzać ewentualnie etykietę o kolejne szkodniki. Tak, i w związku z tym my sobie robimy testowo różne takie zabiegi w celu pozyskania konkretnej wiedzy, jak ta substancja będzie działała ewentualnie na inne szkodniki, tak? Tak. Mamy tego typu informacje już po 5 latach stosowania w brokule, kalafiorze i kapuście, że Verimark, który działa na śmietkę na przykład, działa także na tantnisia, mączlika, ale wiemy także, że Cyazypyr na przykład zwalcza wciornastka. No więc już od kilku sezonów jesteśmy w stanie z producentami zaobserwować kolejne szkodniki, na które zdecydowanie ma wpływ. Marcin, jeszcze jedna sprawa, którą chyba musimy tutaj kolejny raz podkreślić. Mamy 2 produkty z tą samą substancją. Jest Benevia i jest Verimark. Tak. We obu produktach Cyazypyr. Verimark i Benevia, 2 produkty, ale mówimy tutaj o zupełnie innej formulacji. I taki najlepszy przykład, jaki chyba każdy z nas zna z medycyny. Są tabletki, które połykamy doustnie i są czopki, które są inaczej stosowane. I taka sama sytuacja jest z Benevią i Verimarkiem. Verimark, jedyny produkt do podawania przez fertygację, zasysana przez korzeń, długo działająca, systemiczna. Benevia na listnie. Nigdy nie zejdzie do korzenia, więc nie ma efektu działania na szkodniki glebowe i całą resztę. Marcin, ja myślę, że poprzez tak bardzo obrazowe porównanie od tej chwili każdy z plantatorów będzie już wiedział, że Verimark dozujemy wraz z fertygacją tylko i wyłącznie, a Benevia tylko w oprysku. Tego się trzymajmy, a gdyby ktoś zapomniał, obejrzy sobie jeszcze ten raz filmik, przypomni sobie Marcina, jak porównywał, czego nie wolno zamieniać. Marcin, fajnie. Dziękuję serdecznie za spotkanie, a Państwa zapraszam do naszych kolejnych odwiedzin u kolejnych plantatorów, gdzie będziemy słuchać ich doświadczeń w stosowaniu Verimark w uprawach truskawki.